Zapraszamy do IT szkoły. Na spotkanie z Jarosławem Lipszycem. Będzie się działo. Cześć. Dzień dobry. Cześć, siadaj. I co tam? A więc tak, skoro powiedzieliśmy już tyle o plagiacie i o tym, jakie kary mogą nas czekać, to powstaje pytanie, czy w ogóle istnieją jakieś legalne formy wykorzystywania utworów? Pytanie powstaje, co robić, jeżeli chcemy wykorzystać utwór poza zakresem dozwolonego użytku. I tutaj po prostu musimy uzyskać zgodę posiadacza praw. Mówię posiadacza praw, dlatego że co prawda prawa majątkowe należą pierwotnie do twórcy, ale w przeciwieństwie do praw osobistych one mogą być przedmiotem obrotu, a więc twórca może sprzedać te prawa majątkowe, przekazać je komuś. Więc musimy najpierw sprawdzić, kto jest posiadaczem praw, bo nie zawsze będzie to twórca, a następnie uzyskać jego zgodę na wykorzystanie utworu, no w takim zakresie, w jakim jest to nam potrzebne. I tą zgodę uzyskujemy na dwa różne sposoby, które fundamentalnie się od siebie różnią. Pierwsza metoda to jest przeniesienie praw. Przeniesienie praw jest czymś, co jest nieodwracalne. Twórca ma prawa, przenosi prawa na nas, od tej pory ja jestem posiadaczem praw, twórca już nie jest posiadaczem praw. Więc jest to przeniesienie praw, ma charakter nieodwracalny, zmienia się podmiot praw majątkowych i od tej pory to ja mogę dysponować tymi prawami majątkowymi. Zazwyczaj jest tak, że jak młody, niedoświadczony twórca podpisuje pierwszą umowę z wydawcą, to wydawca zawsze kładzie na stole umowę o przeniesienie praw. I taka rada jest dla twórców, zawsze upierajcie się, że to ma być umowa licencyjna. Nie podpisujcie umowy o przeniesienie praw. Jeżeli ty jesteś wydawcą, to moja rada jest dokładnie odwrotna. Nigdy nie podpisuj umów licencyjnych. Zawsze podpisuj umowy o przeniesienie praw. Dlaczego? Dlatego, że to jest większa pewność prawna. Jak prawa zostały przeniesione na ciebie, to nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kto jest posiadaczem praw majątkowych i kto ma prawo dysponować utworem. Licencja jest tą drugą metodą. W przypadku licencji posiadacz praw jest cały czas ten sam, natomiast ja udzielam tobie czasowej zgody na wykorzystanie tego utworu w jakiś sposób, na jakichś polach eksploatacji. Innymi słowy, jeżeli jesteś, nie wiem, wydawcą mojej książki, to na przykład zgadzam się na to, żeby udzielam ci licencji na drukowanie tej książki przez okres lat 5. Dajmy na to. Licencję oczywiście można zawierać na czas nieokreślony, czyli w domyśle na wieczność, czyli w praktyce do końca trwania praw majątkowych, ale licencję można wypowiedzieć. Twórca może po 5 latach od podpisania umowy licencyjnej może zmienić zdanie, powiedzieć, ten wydawca jednak mi się nie podoba. Wypowiem tą umowę, nawet jeżeli była podpisana na czas nieokreślony. W przypadku umowy o przeniesienie wypowiedzenia nie ma, tak? Tu nie mamy tego bezpieczeństwa. Więc są te dwa zasadnicze, te dwa typy umów prawnoautorskich, umowa licencyjna i umowa o przeniesienie praw. I kiedy podpisujemy jakikolwiek dokument, pierwszym naszym zadaniem jest zorientować się, która z tych dwóch to umów jest. I ponieważ one działają zupełnie inaczej. Jeżeli chcemy wykorzystać jakiś utwór w praktyce, rzadko kto nam udzieli umowy, tak, da nam umowę o przeniesienie. Zazwyczaj będziemy szukać umowy licencyjnej. Umowa licencyjna zazwyczaj będzie miała wąsko określony zakres. Znaczy będzie mówiła, że jeżeli, nie wiem, jeżeli chcemy zrobić dyskotekę, tak, potrzebujemy publicznie dostępną, nie jest to dozwolony użytek, potrzebujemy uzyskać licencję na puszczanie tych utworów, które będziemy puszczać w miejscu publicznym. I podpisujemy taką umowę, tak, że twórcy zgadzają się na to, żeby te piosenki puszczać na dyskotece
16 lipca od 20 do 24, tak? W tym konkretnym miejscu. Mam jeszcze pytanie odnośnie kwestii posiadania praw, bo kiedy mówił pan o samej jakby definicji utworu, nasunęła mi się pewna myśl. Mówił pan, że utwór to jest wszystko, co zostało stworzone przez człowieka z pewnym zamysłem, pewną wizją. I co jeśli twórcą utworu nie jest człowiek? Przyszedł mi na myśl taki przykład, kiedy to w Szwecji bodajże w latach 60. dano małpie płótno i farby i następnie wystawiono jej obrazy w miejscowej galerii sztuki. Były takie bardzo ciekawe sprawy sądowe sądy, to akurat na całym świecie jest mniej więcej podobnie, rozumiem, że zwierzę nie może być autorem utworu, a więc to nie są utwory. To jest informacja, ale to nie jest utwór w sensie prawa autorskiego. Była taka bardzo znana historia, kiedy pewien badacz zostawił w dżungli aparat fotograficzny i małpy go znalazły i odkryły, że jak się naciśnie taki przycisk na tym aparacie, to można drugiej małpie błysnąć fleszem po oczach. No śmiechu, a śmiechu. Więc bawiły się i błyskały sobie fleszem po oczach nawzajem, no aż w końcu rozładowały baterie i zabawka przestała działać, więc je porzuciły i badacz potem odnalazł ten aparat fotograficzny. No a odnalazł ten aparat fotograficzny i odnalazł tam także zdjęcia, które przy okazji te małpy zrobiły. I była sprawa sądowa, bo ktoś on opublikował te zdjęcia na swojej stronie internetowej, potem ktoś je wykorzystał. I mówi, no zaraz, ale mam moje prawa autorskie. No sąd powiedział, nie. Po pierwsze, to nie pan jest autorem tych zdjęć. Tylko jeśli już ktoś mówi, być autorem, to małpy. Ale małpy nie podejmowały decyzji twórczych. One nie kadrowały. One błyskały ze fleszem po oczach, a więc to nie są utwory w ogóle. Więc co do zasady uznaje się, że to nie są utwory, a więc nie są przedmiotem praw autorskich. Czyli jakby reasumując, to można powiedzieć, że utwór nie zależy od medium, tylko w całej swojej jakby mierze zależy od twórcy. Tak można by powiedzieć. Bardzo często my też jakby w taki potoczny sposób rozumiemy, że utworem musi być film, muzyka, książka, taki jakby zapominamy o tym, że utworem jest także, nie wiem, rozmowa, którą toczymy. Że to pojęcie ono jest ono ma dużo bardziej takie nie miękkie granice. Że nie wiem, że komentarze na forum Onetu, jakiekolwiek one by nie były, to też są utwory, tak? Ale też z drugiej strony bardzo często traktujemy to pojęcie rozszerzająco i uznajemy, że utworami są informacje, które utworami nie są. Nie wiem, nagranie z kamery bezpieczeństwa, tak? Których w tym budynku jest rozmieszczonych bardzo dużo. Nagrania z tych kamer nie są utworami, bo tu nie ma zamysłu twórczego, że nakręcimy film. Tak? Po prostu ten film powstaje niejako przy okazji monitoringu danej przestrzeni. To, co się dzieje w tej przestrzeni, nie wynika z tego, że teraz ktoś wchodzi albo wychodzi, bo tak ma być na filmie. Ktoś wchodzi lub wychodzi, bo się porusza po budynku, tak? Więc to nie jest utwór w myśl prawa autorskiego, tak? No chyba, że ktoś będzie miał, nie wiem, taki pomysł jak, nie wiem, jak Andy Warhol, który powiesił sobie kamerę nad łóżkiem i przez 8 godzin kręcił jak śpi, tak? Nagranie 8 godzin, jak ktoś śpi z kamery bezpieczeństwa, nie jest utworem. Nagranie Andy Warhola jest utworem, bo był ten zamysł twórczy. Rozumiemy różnicę. Ona często jest bardzo płynna i często są spory właśnie o to, czy był ten zamysł twórczy, czy nie, ale tak. Tutaj mamy zarówno wizję twórczą, mamy zamysł i mamy też utwór, który właśnie tworzymy we dwóch. I mam pytanie, kto będzie miał do niego prawa autorskie? Czy bardziej my, czy może tutaj, że tak powiem, osoby stojące za nami? Może ponad nami. Oprócz ustawa, mam tak pełna nazwa ustawy, mówi ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Więc powiedzmy sobie, czym są prawa pokrewne. Prawa pokrewne to są prawa, które nie dotyczą twórców, ale które dotyczą osób, które jakoś są związane z produkcją utworu. I takie podstawowe dwie kategorie tych praw pokrewnych to są prawa artystów wykonawców, czyli nie wiem, piosenkarz, który śpiewa piosenkę, nie swoją, tak? Twórcą tej piosenki jest autor muzyki, jest autor tekstu, tak?
piosenkarz, który ją śpiewa, jest artystą wykonawcą, tak? Ale jest tak, że są jeszcze prawa producenckie, tak? W tym wypadku instytucja, która nagrywa ten film, rozstawiła te światła, tak? Posadziła nas tutaj. Posiada prawa pokrewne, prawa producenckie. Więc my występujemy w podwójnej roli. Jesteśmy jednocześnie twórcami artystycznego. Treści, które wypowiadamy. Jesteśmy także artystami, wykonawcami, prawda? I ja tutaj jestem także artystą, wykonawcą. Nie tylko pan. Więc na pytanie, kto będzie posiadał prawa, odpowiedź brzmi, to zależy, które. Na razie nie podpisałem jeszcze umowy o przeniesienie praw autorskich, ani nawet o udzielenie licencji, więc... Posiadaczem praw do tej części utworu, która jestem ja, posiadaczem praw do tej części, której jesteś ty. Innymi słowy, ale ponieważ to jest rozmowa, tych części nie da się rozdzielić od siebie, więc występujemy jako współautorzy. No oprócz tego jest jeszcze producent, tak, który z kolei uniemożliwi nam wykorzystanie naszych utworów ze względu na prawa producenckie, bo to on kontroluje nagranie. Można powiedzieć więc, że na razie trzymamy się nawzajem, jak tak złapał kozak tatarzyna, tatarzyn za łeb trzyma i żadne z nas nie może z utworem nic zrobić bez zgody drugiego. Czy oprócz tych sposobów przyznawania praw, o których pan powiedział, istnieje jeszcze jakiś inny, trzeci, jakby szerzej dostępny? Wszystkie, istnieje taka kategoria licencji, które nazywamy wolnymi licencjami, które mają taką specyficzną konstrukcję, że twórcy udzielają ich z góry, a nie z dołu. Co mam na myśli? Zazwyczaj to jest tak, że kiedy chcesz wykorzystać jakiś utwór, znajdujesz go i mówisz, o, super, to mi się, tak, to nie wiem, to jest, to opowiadanie, to jest świetny scenariusz do mojego przedstawienia. Tak, idziesz do autora i mówisz, panie, opowiadanie, ja tutaj mam taki teatrzyk, ja chcę zrobić przedstawienie, podpisujemy umowę. I on się zgadza albo nie zgadza, tam negocjujecie sumę, negocjujecie, gdzie to przedstawienie będzie i tak dalej. Innymi słowy, negocjacje na temat wykorzystania tego utworu i podpisania licencji są z dołu. Znaczy u ciebie najpierw powstała potrzeba jego wykorzystania, a dopiero potem zwracasz się z prośbą o zgodę. Wolne licencje działają z góry. Autor opowiadania publikuje utwór na wolnej licencji i mówi, ktokolwiek będzie chciał cokolwiek z tym utworem zrobić, ma prawo. Nie musi się pytać. Ja już wydałem zgodę. Tak? I teraz to zupełnie zmienia twoją sytuację, bo ty znajdujesz to opowiadanie i masz od razu informację, że utwór jest na wolnej licencji, a więc możesz bez konieczności zadawania dodatkowych pytań, masz pewność, że możesz na jego podstawie zrobić ten swój spektakl, tak? Oczywiście przestrzegając różnych warunków, które w tej wolnej licencji zostały określone. I więc wolne licencje są narzędziem, które niesłychanie ułatwiają korzystanie z utworów. Ułatwiają twórcom, którym zależy na rozpowszechnianiu utworu, bardziej niż na pieniądzach. A bardzo wielu jest takich twórców, tak, którym bardziej zależy, żeby ludzie zapoznali się z ich twórczością, niż żeby z tego tytułu czerpać zyski. Tak, to zyski płyną z kontroli. Czy ja wiem, czy to jest takich twórców? To pozwala na docieranie do odbiorców, do których inaczej byśmy nie dotarli. Z drugiej strony są ludzie, którzy potrzebują korzystać z różnego typu utworów i z jednej strony albo robią to w celach niekomercyjnych i po prostu nie mają budżetu na to, żeby płacić twórcom. I co jest też zrozumiałe, tak? Bardzo duża część kultury ma charakter niekomercyjny i niekoniecznie polega na płaceniu. Albo uważają, że po prostu tak jest słusznie, żeby ludzie mieli dostęp do kultury, żeby ludzie mieli dostęp do tego, co robią, więc korzystają tylko z utworów na wolnych licencjach. My w Fundacji Nowoczesna Polska mamy zasadę, że wszystko, co robimy, udostępniamy na wolnej licencji. Zresztą to nagranie również będzie udostępnione na wolnej licencji po to, żeby każdy mógł z niego korzystać, nie tylko w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego, ale w dowolny sposób. Bo uważamy, że tak jest dobrze dla społeczeństwa. Wolne licencje zostały wymyślone w
na początku lat 80. przez człowieka, który nazywał się Richard Stallman. Był programistą amerykańskim i on miał taką refleksję, że prawa majątkowe, że one tworzą taką sytuację, w której dwoje ludzi spotyka się w sytuacji pewnej przemocy, tak? Znaczy ja mam prawa majątkowe, ja mam kontrolę nad tym kawałkiem kultury i teraz ty musisz się pytać mnie o zgodę, musisz mnie przekonywać albo mi płacić, tak? To jest relacja zależności, władzy i że budowanie kultury w oparciu o tą zależność niesymetryczną, tak? To niekoniecznie jest najlepszy model dla społeczeństwa, że znacznie lepszy jest model kooperacyjny, w którym, że tak powiem, tak mówiąc obrazowo, dokładamy do wspólnego kotła, tak? Jest ta, że ta tą kulturę można sobie wyobrazić jako taką zupę, tak? Do której ty wrzucisz marchewkę, ja wrzucę pietruszkę, razem i w ten sposób wspólnie ugotujemy zupę, z której wszyscy będą mogli korzystać i się najeść. Z tym łatwiejsze, że informacja się nie wyczerpuje, tak, nie jest zasobem, który jak ty przeczytasz książkę, to już ją wyczytasz literki wszystkie i nic nie zostanie dla innych. Pan wzorem Stallmana popiera wolne licencje i czy... Tak, ja uważam, że to jest słuszne rozwiązanie, w szczególności, że ono także pozwala twórcom na czerpanie korzyści. To nie jest tak, że wolne licencje są jakby w opozycji do rynku, do tego, żeby można było czerpać korzyści. Jeżeli ktoś chce, żebym ja specjalnie coś dla niego napisał, stworzył, musi przyjść i po prostu mnie zatrudnić. No ja nie będę miał powodu, żeby to robić dla kogoś, dla jego celów, a nie dla swoich własnych, tak po prostu. Jeżeli ktoś chce wykorzystywać moje utwory w sposób komercyjny, zamknięty, nie na wolnej licencji, tylko na jakichś swoich własnych zasadach, no też musi przyjść mnie spytać o zgodę, ja wtedy będę mógł tej zgody udzielić, no ale już za opłatą, więc te rynki nadal funkcjonują trochę inaczej. Trochę to jest tak jak w przypadku Linuxa, tak? Tysiące programistów zarabiają dzięki Linuxowi, ale sam Linux jest na wolnej licencji przecież. Tak? Dlaczego? No dlatego, że stworzył się cała ekonomia wokół tego produktu. Są setki, tysiące firm, które z niego korzystają i które chcą inwestować w rozwój, a więc zatrudniają programistów, którzy współtworzą Linuxa. Czyli myśli pan, że rynek oraz reszta społeczeństwa podąży w kierunku wolnych licencji? Nie, nie sądzę tak. Myślę, że tak się nie stanie, dlatego że ten model zamknięty, on ma również swoje gigantyczne zalety, polegające przede wszystkim na tym, że w modelu zamkniętym można ze społeczeństwa wycisnąć więcej pieniędzy. Więc sądzę, że tak się nie stanie. Natomiast warto dbać o to, żeby w pewnych szczególnych sferach, które uważamy, że mają one dla społeczeństwa znaczenie trochę inne niż tylko jakby takiego zwykłego rynku kultury. Żeby tam zwracać uwagę na to, żeby w te wolne licencje inwestować. W szczególności w edukacji, moim zdaniem, wolne licencje są absolutnie kluczowe, bo sukces społeczeństw zależy od tego, jak będziemy kształcić przyszłe pokolenia, a więc a to oznacza, że musimy obniżać bariery dostępu do wiedzy, a więc musimy ograniczać także prawa majątkowe w sferze edukacji, bo nie może być tak, że między człowiekiem, który chce się nauczyć, chce poznać, stoją bariery finansowe czy kontroli dostępu. Sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj, w której artykuły naukowe, dostęp do artykułów naukowych, kluczowych z punktu widzenia edukacyjnego, potrafi kosztować kilkadziesiąt dolarów za artykuł, a subskrypcja czasopisma naukowego to są koszty liczone w tysiącach dolarów rocznie, tak? 10, 20 tysięcy dolarów rocznie, kogo na to stać, tak? 3-4 najbogatsze uniwersytety na świecie. Uważam, że to jest patologia. Z tym trzeba rzeczywiście skończyć. W edukacji wolne licencje powinny stać się standardem. W innych przestrzeniach kultury niekoniecznie. Tam, gdzie twórcy uważają, że to dla nich jest korzystne, jak najbardziej. Tam, gdzie twórcy uważają, że dla nich jest niekorzystne, to jest ich decyzja, ich wola. I właśnie z tymi barierami stara się pan walczyć jako prezes Fundacji Nowoczesna Polska oraz także będąc tutaj w szkole IT.
Tak, dokładnie tak. To znaczy uważamy, że po pierwsze, uważamy, że edukacja z zakresu prawa autorskiego jest po prostu bardzo ważna. Po pierwsze dlatego, żeby ludzie nie zrobili sobie krzywdy. Jeżeli ludzie nie będą mieli świadomości, nie wiem, że pobieranie utworu przez torrenty oznacza jednocześnie ich udostępnianie, a udostępnianie jest nielegalne i w związku z tym można sobie narobić kłopotów, no to po prostu będą robili sobie krzywdę, no będą pakować palce do gniazdka, jeżeli nie będą rozumieć, jak, że może kopnąć ich prąd, tak? Więc uważamy, że trzeba się edukować, trzeba także działać na rzecz zmian prawa autorskiego. Prawo autorskie musi być bardziej dla ludzi i dla twórców, a mniej dla pośredników różnego typu. Obecnie głównymi beneficjentami takiej regulacji są wielcy pośrednicy, tak? Wielkie wydawnictwa, wielkie stacje telewizyjne, wielkie koncerny medialne, wielkie koncerny sieciowe. Twórcy i użytkownicy, a użytkownicy to po prostu my, społeczeństwo, tak? Ludzie nie są beneficjentami tego systemu i to należy stopniowo zmieniać. Ta regulacja musi działać przede wszystkim na twórców i zwykłych użytkowników, tak? a nie na rzecz pośredników. Dla jakich innych organizacji również stanowi paliwo to przekonanie o znoszeniu tych barier, z którymi fundacjami lub organizacjami, ruchami współpracuje pan wraz ze swoją? My w Polsce istnieje taka koalicja, którą nazywamy Koalicją Otwartej Edukacji. To ona została powołana do życia w 2007 roku, a więc ma już za sobą 10 lat. Ona w tym momencie zrzesza kilkadziesiąt instytucji, zarówno organizacji pozarządowych, jak i instytucji publicznych, które wspólnie pracują na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych, czyli materiałów edukacyjnych udostępnionych na wolnych licencjach. I mamy bardzo duże sukcesy w Polsce. To, że elektroniczne podręczniki Ministerstwa Edukacji Narodowej są na wolnej licencji, jest w dużej mierze naszą zasługą. To, że podręcznik dla pierwszaka jest obecnie wycofywany, był opublikowany na wolnej licencji, jest naszą zasługą. To, że kilkadziesiąt instytucji wdrożyło swoje programy edukacyjne na wolnych licencjach, tak, jest w dużej mierze zasługą prac tej koalicji. I my w ramach tej po prostu wspieramy siebie nawzajem, uczymy siebie nawzajem i pokazujemy, w jaki sposób to, co robimy na co dzień, potem przekłada się na realne skutki. I też to, że w ramach, nie wiem, prac Fundacji Nowoczesna Polska opublikowaliśmy w tym momencie kilkaset materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji cyfrowej i medialnej, w tym na przykład bezpieczeństwa w internecie, tak, udostępniliśmy to na wolnej licencji, dzięki temu inni mogą z tego korzystać, tak. Kiedy inni udostępniają u siebie takie materiały, my możemy z nich skorzystać i wzbogacić nasze, w naszych projektach, w naszych programach. Taką mieliśmy współpracę, nie wiem, na przykład z Fundacją Panoptykon, tak, Fundacja Panoptykon trochę materiałów wykorzystała od nas, stworzyła swoje własne, myśmy wzięli ich, żeśmy wykorzystali u nas. Wszyscy są zadowoleni. Wszyscy mamy większy zasięg działania, większą skuteczność. Lepiej sprawdzamy, jak te materiały działają w praktyce. Tak, mamy bogatsze grono użytkowników. To po prostu działa, to jest efektywne. I to jest efektywny sposób wydatkowania także publicznych pieniędzy, bo bardzo często było tak, że wydawało się publiczne pieniądze na jakieś zasoby edukacyjne, wieszało się na stronie internetowej, projekt się kończył, strona internetowa się zamykała. Te materiały edukacyjne znikały, szły w kosmos. Jeżeli mamy materiały na wolnych licencjach, to się nie dzieje, bo te materiały są natychmiast kopiowane gdzie indziej, są wykorzystywane przez inne instytucje, są adaptowane do specyficznych potrzeb, bo dzieci w Warszawie mają inne potrzeby niż dzieci na Podlasiu, tak? Bo szkoła muzyczna ma inne potrzeby niż szkoła wojskowa, więc potrzebuje zaadaptować różne materiały na rzecz swoich potrzeb, tak?
Więc dzięki wolnym licencjom to wszystko jest bardzo sprawne, bardzo efektywne, z bardzo niskimi barierami. Nie trzeba się non-stop pytać o zgodę, zgoda jest już wydana z góry. W skali europejskiej bądź nawet światowej, czy scharakteryzowałby pan ten ruch działający na rzecz wolnych licencji w Polsce jako prężnie działający, czy... Bardzo prężnie. No, w skali globalnej jesteśmy jednym z liderów. Jesteśmy uważani za jednym za liderów. I tak. Stąd też te konferencje. Największe w Europie. Tak jest. Jesteśmy bardzo dumni w tym roku partnerem Kopy Campu będzie Mozilla Foundation, jedna z największych organizacji technologicznych na świecie, która produkuje między innymi przeglądarkę Firefox, wszystkim znanym, ale także bardzo dużo innego oprogramowania. Także jesteśmy bardzo dumni i to będzie i w tym roku to będzie konferencja naprawdę międzynarodowa, także tak. Dobrze, bardzo dziękuję. Dobra, dzięki. Dziękuję. Nie, no spokojnie było.